Mam tylko Marię. Więc proszę rozwiedź się ze mną. David powiedział to z uroczystym wyrazem twarzy. Nie mogłam mu natychmiast odpowiedzieć. Chciałam powiedzieć: spróbujmy jeszcze raz, albo nie zostawiaj mnie. Tak bardzo wciąż kochałam Dawida. W porządku, rozumiem. To były jedyne słowa, jakie udało mi się wypowiedzieć. I tak się rozwiedliśmy. Potem zaczęłam mieszkać sama z synem. Co? Dlaczego teraz? Pewnego dnia otrzymałam list od Dawida, który wybrał swoją kochankę zamiast mnie. Miesiąc temu zmarł w wypadku samochodowym. A jednak otrzymałam od niego list i przeczytałam go, czując się podejrzana. Gdybym to zrobiła? Treść była dla mnie szokująca. Niemożliwe, to nie może być prawda. Po przeczytaniu zacząłem się trząść. I wtedy podjęłam pewną decyzję. Jestem Julia, 32-letnia pracująca żona. Mam starszego męża Dawida i syna Rykę. Julia, jesteś naprawdę dobra w byciu, troskliwą. Co? Cóż, dyskretnie porcjujesz jedzenie, odsuwasz talerze na bok i wołasz kelnera w odpowiednim momencie. Poznałam Dawida na grupowej rędce, na którą zaciągnęła mnie przyjaciółka. Zawsze byłam kiepska w wyrażaniu siebie, więc często kończyło się na słuchaniu. Tym razem również, podczas gdy wszyscy inni świetnie się bawili, byłem w tle, pomagając, gdy podszedł do mnie David. Nudzisz się? Nie bardzo, ale nie jestem dobry w mówieniu. Rozumiem. Próbowałaś tego dania? Jest naprawdę dobre. David był zawsze troskliwy i uśmiechnięty. Dzięki niemu mogłam cieszyć się imprezą matchmakingową. Jeśli nie masz nic przeciwko, możemy wymienić się danymi kontaktowymi? Wymieniliśmy się danymi kontaktowymi i szybko staliśmy się sobie bliscy. Po kilku latach randkowania pobraliśmy się. Wyznał mi swoje uczucia i zaczęliśmy się spotykać. To dziecko jest takie urocze. Może nazwiemy go Rick. Myślę, że to świetny pomysł. Miło cię poznać, Rick. Wkrótce po ślubie urodziłam Rykę. David był tym, który go nazwał. Małżeństwo z tobą było najlepszą decyzją. Jaką kiedykolwiek podjęłam? Jestem taka szczęśliwa, dzięki tobie. Uśmiechał się, gdy to mówił. Kiwnęłam głową i odwzajemniłam uśmiech, mówiąc. Ja też jestem szczęśliwa, dzięki Tobie, Dawidzie. Wierzyłam z całego serca, że to szczęście będzie trwać wiecznie. Mamo, skończyłam pracę domową. Och, już skończyłaś. To niesamowite. Rick jest bardzo bystry, tak jak David. Pilnie się uczy, zawsze odrabia lekcje bez polecenia i często prosi Dawida o pomoc w nauce. Jesteśmy bardzo dumni z naszego syna. Jednak nie wszyscy przepadają za Rikiem. Zwłaszcza rodzice Dawida nie mają o nim dobrego zdania. Rick nie jest podobny do Dawida. Zastanawiam się czy im naprawdę jest dzieckiem. Moja teściowa wydaje się nie lubić tego, że Rick jest do mnie podobny. Za każdym razem, gdy go odwiedzamy, robi mu złośliwe uwagi. O czym ty mówisz? To prawda. Rick jest zdecydowanie moim synem. Jeśli nadal będziesz mówić takie rzeczy, nie będę tu więcej przychodzić. Zarówno David, jak i ja nigdy nie tolerowaliśmy słów mojej teściowej. Ponieważ ceni Dawida, przeprosiłaby, mówiąc: Nie miałam nic złego na myśli. Przepraszam. Ale za każdym razem, gdy się odwiedzaliśmy, mówiła to samo, więc najwyraźniej nie wyciągnęła wniosków. I teść, to chłopak, ale taki słaby i bez kręgosłupa. Dziadkowi Ryke nie podobało się, że Rick wolał uczyć się w domu, niż bawić się na zewnątrz. Ostatnio Rick używał tabletu do nauki, a kiedy bawił się nim w kącie pokoju. Dziadek próbował mu go odebrać, mówiąc, że ciągłe wygłupianie się z tą rzeczą sprawi, że zgłupiejesz. Czasy się zmieniły, tato. Rick używa tego do nauki. Nie można uczyć się na takiej płycie. To tak jak smartfon, którego używacie z mamą. Kiedy byłem dzieckiem kazałeś mi siedzieć i się uczyć, a teraz każesz Rickowi wyjść na dwór i się bawić. O co tu chodzi? Najwyraźniej, gdy David był dzieckiem, jego ojciec trzymał go w domu. By cały czas się uczył. Oczywiście spędzanie całego dnia na tablecie nie jest idealne. Ale Rick często bawił się na zewnątrz ze swoimi przyjaciółmi. W pobliżu domu jego dziadków nie było dzieci, a bez podwórka do zabawy, zamiast tego postawił na naukę. Naprawdę mi przykro. Moim rodzicom nie podoba się, że się z tobą ożeniłem, Julia. Wygląda na to, że rodzice Dawida chcieli, aby poślubił inną kobietę. Była starą przyjaciółką Dawida z dzieciństwa i córką prezesa znanej lokalnej firmy. Zawsze kochała Dawida, a on ożenił się z taką kobietą. Wystarczy. Kocham Julię i Rykę z całego serca. Przestań mnie rozczarowywać. Stopniowo oddalaliśmy się od jego rodziców i teraz rzadko ich odwiedzaliśmy. Jednak czasami pojawiali się niezapowiedziani lub czekali na Rykę w drodze do domu ze szkoły. Zignoruj ich, jeśli przyjdą. Pracuję w domu i zazwyczaj jestem w środku. Jego rodzice wiedzieli o tym i dobijali się do drzwi lub głośno krzyczeli, powodując u mnie stres. To zachowanie doprowadziło nawet do tego, że sąsiedzi wezwali policję, więc zwykle szybko wychodzili. Mimo to zawsze ich ignorowałam i zastanawiałam się na głos dlaczego mają taką obsesję? Towarzysze Lickowi do i ze szkoły, uważając na jego dziadków. Moi rodzice również są zaniepokojeni i jak dotąd nie doszło do żadnych incydentów. Niemniej jednak to naturalne, że się martwią. Może powinniśmy przeprowadzić się bliżej Twoich rodziców? Zasugerował David, zachęcając nas do rozważenia przeprowadzki. Koszty przeprowadzki są obciążeniem, ale jeśli oznacza to spokój ducha, szukaliśmy nowego domu. Pewnego dnia otrzymałam telefon z nieznanego numeru. Czy to mógł być ktoś z pracy? Początkowo byłem ostrożny wobec nieznanego numeru, ale po kilku połączeniach zdecydowałem się odebrać. Halo! W końcu odebrałeś! Zajęło ci to wystarczająco dużo czasu, głupku. Kobiecy głos od razu mnie obraził. Marszcząc brwi, zastanawiałem się, czy się rozłączyć. Kto mówi? Jeśli nie masz powodu. Rozłączam się. Ale bezczelność. Jestem Maria Kirkland, przyszła żona Dawida. Co? O czym ta osoba mówi? Zastanawiałam się, czy się rozłączyć. Jeśli to żart, rozłączam się. To prawda. Jestem przyjaciółką Dawida z dzieciństwa i zamierzam za niego wyjść. Jej słowa przypomniały mi, że David wspomniał kiedyś o swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Marii. Maria jest samolubna i zupełnie nie w moim typie. Powiedział wcześniej, czy ta Maria przez telefon może być tą przyjaciółką z dzieciństwa? Jeśli tak, to dlaczego dzwoniła do mnie? Te pytania krążyły mi po głowie, a ja milczałam. Słyszysz mnie? Tak, słucham. Co z tą przyjaciółką z dzieciństwa? To oczywiste, prawda. David należy do mnie. Rozwiedź się z nim. Jej głos wyrażał pogardę, nawet przez telefon. Jak bardzo ta kobieta patrzy na mnie z góry. Przykro mi, ale nie. David i ja kochamy się. To tylko na razie. Chciał się tylko zabawić, zanim się ze mną ożeni. Więc nie bądź za. Teraz zrozumiałam, dlaczego David jej nie lubił. Rozmowa z tą kobietą nie miała sensu. Cóż, szkoda. Jestem zajęta pracą. Do widzenia. Powiedziałem i rozłączyłem się. Dzwoniła dalej, ale ignorowałem ją. W końcu dała za wygraną, ale wtedy otrzymałem wiadomość. Jak myślisz, jak długo możesz pracować po zrobieniu sobie wroga z Kirklanda? Grupa Kirkland to duża firma, która prowadzi wiele restauracji. Dyrektor generalny rzeczywiście nazywa się Kirkland, więc Maria może mówić prawdę. Ze wszystkich ludzi to musiała być Kirkland Group. Mam profesjonalne kontakty z Kirkland Group. Ponadto David miał z nimi powiązania biznesowe. Muszę to natychmiast omówić z Dawidem. Natychmiast powiedziałam Dawidowi o telefonie od marii, gdy wrócił do domu. David wyglądał na szokowanego. Niemożliwe Maria. David, wszystko w porządku. Widząc, że jest wyraźnie zdenerwowany, zapytałam zmartwiona. Po chwili potrząsnął głową. Nic mi nie jest. Zostaw ją mnie. Powiedział David, próbując mnie uspokoić uśmiechem. Mimo mojego niepokoju, postanowiłam, jak zwykle mu zaufać. W porządku, liczę na ciebie. David uśmiechnął się z ulgą. Za każdym razem, gdy pojawiał się jakiś problem, David mówił: Zostaw to mnie i zawsze się tym zajmował. Zaufałam mu więc i tym razem, ale pożałowałam tej decyzji. Czy tata znowu się dzisiaj spóźni? Sceny jak ta. Następnego dnia David zaczął późno wracać do domu. Twierdził, że to z powodu nadgodzin w PRAC o w tej -y okresie, ale biorąc pod uwagę czas, podejrzewałem, że ma to coś wspólnego z Marią. Jednak David nic mi nie powiedział, pozostawiając mnie zmartwioną i czekającą. Mam nadzieję, że wkrótce wróci do domu. Tak, ja też. Zgadzając się z Rickiem, skinąłem głową, pragnąc, by wszystko wróciło do normy. Rok później wszystko się zmieniło. Co? Co ty mówisz? Maria jest w ciąży z moim dzieckiem. Więc chce rozwodu. David powiedział to z pustym wyrazem twarzy. Nie mogłem uwierzyć w jego słowa i po prostu wpatrywałem się w niego. Moja decyzja jest ostateczna. Dam ci opiekę i ten dom, Julia. Nie bądź śmieszna. Mieszkaliśmy w nowym domu, który starannie wybraliśmy po roku rozważań. Ten dom był wypełniony naszymi marzeniami i naszym cennym synem. David, którego znałam, nie oddałby ich tak łatwo. Przemyśl to jeszcze raz. Powiedz mi prawdę. Zażądałam, ale nie odpowiedział ani nawet na mnie nie spojrzał. Nie podpiszę papierów rozwodowych, dopóki nie powiesz mi prawdy. Dobrze. Wtedy wrócę do domu rodziców. Potem David nigdy nie wrócił do naszego nowego domu i zaczął mieszkać z rodzicami. Jego rodzice byli tym zachwyceni. Dzwonili do mnie codziennie, mówiąc, rozwiedź się z nim szybko i uwolnij Dawida. Ale ja byłam zdeterminowana, by poznać prawdę. Julia, musisz pozwolić mu odejść. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy moi rodzice również poparli rozwód. Do tej pory zawsze mnie wspierali i wierzyli w Dawida. Ich nagła zmiana zdania mnie zszokowała. Dlaczego ty też to mówisz? Nie jestem przekonana. Proszę, Julia. Nie chcemy. Żebyś była nieszczęśliwa. Przekonana nawet przez moich rodziców, zdecydowałam się rozwieść z Dawidem. Przykro mi, Rick. Nie możemy dłużej mieszkać z twoim ojcem. Rozumiem. Rick powiedział, wyglądając na nieco smutnego. Na szczęście moje dochody były wystarczające, abyśmy oboje mogli wygodnie żyć. Moi rodzice na pewno też by pomogli. Nic mi nie jest. Poradzę sobie z tobą, mamo. Przytulając rykę, gdy się uśmiechał, wiedziałam, że muszę być dla niego silna. Chcę porozmawiać ostatni raz przed rozwodem. W porządku. Kiedyś wrócę do domu. Postanowiłam spotkać się z Dawidem ostatni raz. Wyglądasz na trochę zmęczoną. Tak, byłam zajęta. Kiedy w końcu zobaczyłem Dawida ponownie, wydawał się wyczerpany, wzdychając wielokrotnie. Jak powiedziałem wcześniej, możesz mieć dom w areszcie. Możesz więc spokojnie porzucić Rykę. Twarz Dawida pokazała przez chwilę złożony wyraz na moje słowa. Ale szybko powrócił do pustego wyrazu. Mam jeszcze jedno dziecko, o którym muszę myśleć. Czy to dziecko Marii? Tym razem David odwrócił wzrok. David, którego znałam, nigdy nie unikał kontaktu wzrokowego w poważnych rozmowach. Czy David, którego kochałam, odszedł? Więc już nas nie potrzebujesz. Zgadza się. W końcu David spojrzał na mnie. Mam tylko Marię. Więc proszę rozwiedź się ze mną. David powiedział to z uroczystym wyrazem twarzy. Nie mogłam mu od razu odpowiedzieć. Chciałam powiedzieć: spróbujmy jeszcze raz i nie zostawiaj mnie. Tak bardzo wciąż kochałam Dawida. W porządku, rozumiem. To były jedyne słowa, jakie udało mi się wypowiedzieć. I tak się rozwiedliśmy. Mamo, nie musisz się o nic martwić. Będę cię chronić także dla taty. Dziękuję, Rick. Rick pocieszał mnie, gdy czułam się przygnębiona. Zdałam sobie sprawę, że nie potrzebuję już Dawida. Dopóki miałam rykę, to wystarczyło. Ja też czuję się dobrze. Dopilnuję, żebyś była szczęśliwa, Rick. Powiedziałam, przytulając go. Postanowiłam żyć dalej bez Dawida. Potem zaczęłam mieszkać sama z synem. Co? Dlaczego teraz? Pewnego dnia otrzymałam list od Dawida, który wybrał swoją kochankę zamiast mnie. Miesiąc wcześniej zginął w wypadku samochodowym. David został potrącony. Ojciec powiedział mi, że zmarł na miejscu zdarzenia. Kiedy to usłyszałam, zrobiło mi się bardzo smutno. Mimo, że zdecydowałam się z nim rozwieść, część mnie wciąż go kochała ale on wybrał swoją przyjaciółkę z dzieciństwa i kochankę zamiast mnie. Nie byłam więc na jego pogrzebie. Dlaczego ten list jest od Dawida? Pomimo moich podejrzeń przeczytałam list. Naprawdę przepraszam za to, co zrobiłam tobie i Rickowi. Naprawdę mi przykro. List zaczynał się od przeprosin. Widząc jego znajome pismo, zalałam się łzami. Gdy czytałam dalej, zaczęłam mówić na głos, co. Gdybym mógł. To, co zostało napisane, zszokowało mnie Nie, to nie może być prawda. Skończyłam list, drżąc. I wtedy podjąłem decyzję. Rozumiem twoje uczucia. Ale to niczego nie zmienia. Mamrocząc do siebie, natychmiast podjęłam działanie. Z uczuciem, że ci nie wybaczę i nie przegram, postanowiłam iść naprzód. Jestem Julia Mcguir, żona Dawida. Chciałabym zobaczyć się z dyrektorem generalnym. Najpierw udałam się do siedziby Kirkland Group. W recepcji poprosiłam o spotkanie z panem Kirklandem, dyrektorem generalnym. A więc to ty jesteś, Julia. Przykro mi z powodu straty Dawida. Dziękuję. Ale co ważniejsze, niedawno to otrzymałem. Wręczyłam list Dawida panu Kirklandowi. Wziął go, przeczytał jego treść i skinął głową. Wszystko, co tu napisano, jest prawdą. A więc, Dawidzie. Tak, nigdy nie zdradził ciebie i twojego syna. Słysząc te słowa, prawie zacząłem płakać. Widząc moją reakcję, pan Kirkland wstał. Głęboko przepraszam za wszystko, co się stało. Przeprosił szczerze. Zastanawiałam się, jak tak szczery człowiek mógł wychować taką kobietę. Bez względu na to, jak bardzo będzie przepraszał, David nie wróci. Gdyby tylko przyznali się do tego wcześniej ja również muszę za to przeprosić. Wciąż zbieramy dowody. Ale. Pan Kirkland kontynuował z jeszcze bardziej szokującymi rewelacjami. W głębi duszy część mnie podejrzewała to od samego początku. Rozumiem. Nie jestem tu, by cię obwiniać, ale potrzebuję twojej współpracy. Proszę, przynieś mi dowody, jak tylko je zdobędziesz. Oczywiście. Zbiorę wszystkie niezbędne dowody. Po złożeniu obietnicy panu Kirklandowi rozpocząłem przygotowania. Byłam zdeterminowana, by oczyścić imię Dawida i zapewnić szczęście mnie i Rickowi. Uważaj, Mario. I ci bezwartościowi rodzice Dawida. Trzy dni po spotkaniu z panem Kirklandem. Zebrałam wystarczające dowody i byłam gotowa na konfrontację z byłymi teściami Dawida. Ze mną będziesz bezpieczna. Tak, dziękuję. Zostawiłem Rykę z matką, która czekała w domu i zadzwoniłem do drzwi domu rodziców Dawida z ojcem u boku. Halo, kim jesteś? Blondynka z mocnym makijażem otworzyła drzwi. A więc to jest Maria. Kobieta, która odebrała mi Dawida. Miło mi cię poznać. Jestem Julia, a to mój ojciec. Czekaj, ty jesteś tą Julią. Maria wpatrywała się we mnie i mojego ojca. Czego chcesz? Ten dom jest teraz mój. Przyszłam omówić coś ważnego. To smutne, że zostałaś wyrzucona ze swojej rezydencji i teraz musisz mieszkać w tym nędznym domu. Powiedziałem z uśmiechem, patrząc, jak jej twarz czerwienieje ze złości. W rzeczywistości, po tym jak dowiedziała się prawdy o Dawidzie, Pan Kirkland wyrzucił ją z ich rezydencji i wyrzekł się jej. Dlatego nie miała innego wyboru, jak mieszkać w tak zwyczajnym i niewygodnym domu. Nie bądź zarozumiały. Już cię rzucili. Jest wiele do omówienia, w tym to. Na razie możemy wejść. Mój ojciec mówił spokojnie, a ona niechętnie nas wpuściła. O, patrzcie, to ten przegrany. Czego teraz chcesz? Rodzice Dawida też tam byli i patrzyli na mnie zdziwieni. Uśmiechnęłam się do nich. Jestem tutaj, aby porozmawiać o Dawidzie. Teraz nadszedł czas na zemstę. Zamierzałem sprawić, by pożałowali swoich czynów. Niedawno otrzymałam list od Dawida. Co? List od Dawida. Wręczyłem im list, który pokazałem panu Kirklandowi. Na początku rodzice Dawida i Maria zmarszczyli brwi, ale gdy czytali dalej, ich wyraz twarzy się zmienił. Nie spodziewaliście się, że list ujawniający prawdę dotrze do mnie po śmierci Dawida, prawda? List wyszczególniał ich złe uczynki. Naciskałaś na Dawida, by ożenił się z nią za wszelką cenę. Wiedząc, że Maria nadal lubi Dawida, jego rodzice wierzyli, że poślubienie dziedziczki grupy Kirkland przyniesie im korzyści. Naciskali więc na Dawida, by się z nią ożenił. W liście czytamy, że każdego dnia moi rodzice dzwonią, domagając się, abym poślubił Marię. To zakłóca moją pracę i zawsze czuję się osądzany. Dzwonili do niego dzień i noc, kontaktując się nawet z jego miejscem pracy, jeśli nie odbierał. W rezultacie David nieustannie czuł się wykluczony. Mimo to David wciąż odrzucał Twoje żądania, mówiąc, że jedynymi, których kocham, są Julia i Rick. Sfrustrowana, uciekłaś się do ekstremalnych środków. Mój ojciec, który usłyszał o tym od Dawida za życia, spojrzał na swoich rodziców. Próbowali przekonać mnie do rozwodu z Dawidem, szanując jego życzenie, by trzymać mnie z dala od tego bałaganu. Teraz, gdy poznaliśmy całą prawdę, mój ojciec przyszedł ze mną, by się z nimi skonfrontować. Udawałeś, że się poddałeś, zaprosiłeś Dawida na drinka jako ojciec i syn. Chociaż nieufny, David postanowił dać im ostatnią szansę, myśląc, że zerwie więzi, jeśli coś się stanie. W ich domu częstowali Dawida alkoholem, aż był kompletnie pijany. Gdy David był już kompletnie pijany, wezwali Marię i stworzyli sytuację, której nie można było zaprzeczyć. David, pijany do nieprzytomności, nie pamiętał żadnej niewierności. Ale sam fakt, że spędził noc z inną kobietą, prześladował go. Czując, że nie może uciec od Marii i chcąc nas chronić, wspomniał o rozwodzie. To, czego się nie spodziewałeś, to fakt, że pan Kirkland wyrzekł się Marii, gdy dowiedział się prawdy. Wyrzucona z rodzinnego domu. Maria wprowadziła się do domu rodziców Dawida. Planowała żyć z dochodów Dawida, ale ten zginął w wypadku. Popychanie własnego syna do takich skrajności dla własnego zysku. Nie jesteście rodzicami, wstydźcie się. Mój ojciec nadal patrzył na nich, gdy mówił. I co z tego? Faktem jest, że David wybrał mnie. Tak, ale tylko dlatego, że twierdziłaś, że jesteś w ciąży. Spojrzałem na brzuch Marii. Nie było żadnych oznak ciąży, co czyniło jej twierdzenie wątpliwym. Wygląda na to, że zadałaś sobie wiele trudu, by zdobyć Dawida. Wykorzystała swój status córki prezesa, aby wywrzeć presję na firmę Dawida. David był pod obserwacją swoich kolegów, ponieważ byli zastraszani przez dużą korporację. Do tego dochodziły codzienne zasadzki na Dawida po pracy. Maria codziennie czekała na Dawida przed jego biurem. Aby jej uniknąć, David często pracował do późna i jeździł objazdami, przez co późno wracał do domu. Ja tylko wyrażałam swoje uczucia do Dawida. Swoje uczucia. Czy po prostu chciałaś mężczyzny, który nie zakochałby się w tobie tak łatwo? Moje słowa sprawiły, że Maria się wzdrygnęła. David zdał sobie sprawę z tego, co Maria do niego czuje i napisał o tym w swoim liście. Ona myśli, że wszyscy mężczyźni należą do niej. Ma obsesję na moim punkcie, bo traktuje ją chłodno. Tam nie ma miłości. To nieprawda. Zawsze kochałam Dawida. Naprawdę? To dlaczego tak bardzo lubisz się ze mną bawić? Podczas rozmowy pokazałem jej kilka zdjęć. Zdjęcia przedstawiały Marię przytulającą się z różnymi mężczyznami. To. Mogę to wyjaśnić. David ci powiedział, prawda. Powiedział, że nie może kochać kogoś, kto odbiera mu szczęście, a może nawet nie nosi jego dziecka. To David zawinił. Odrzucił mnie chłodno nawet po tym, jak wyznałam mu swoje uczucia więc to ty zaaranżowałeś wypadek samochodowy, prawda? W tym momencie rozległ się zimny głos pana Kirklanda. Dlaczego? Dlaczego słyszę mojego ojca? Maria rozejrzała się zdezorientowana, po czym zauważyła telefon w mojej dłoni. Poprosiłem Julię. Żeby połączyła rozmowę dzisiaj, powiedział pan Kirkland. Dlaczego się mnie wyparłeś, tato? To naturalne, że wyrzekasz się córki, która rujnuje życie i staje się przestępczynią. Jego głos przez telefon był lodowato zimny, zupełnie nie jak głos dziecka. David konsultował się ze mną od jakiegoś czasu. Planował przynieść mi dowód niewierności Marii i jej ustawienia. Ale po drodze miał wypadek i nigdy nie wrócił. Dostał to, na co zasłużył za zdradzenie mnie. To twoja wina. Wepchnąłeś go na jezdnie, gdy czekał na przejściu, nie zdając sobie sprawy, że tam jesteś. David został zaskoczony, nie zauważył Marii i w końcu wszedł na ulicę, co doprowadziło do śmiertelnego wypadku. Następnie został potrącony i zabity. Był takim dobrym człowiekiem. Twój egoizm kosztował go życie. Skąd to wszystko wiesz, tato? Ponieważ rozmawiałem wtedy przez telefon z Dawidem. David zadzwonił do pana Kirklanda, by poinformować go, że jest w drodze. Stąd pan Kirkland wiedział o wypadku. Usłyszał przez telefon, jak David wykrzyknął: Maria, dlatego zebrałem dowody Twoich zbrodni jako ostateczne zadośćuczynienie. Nawet ty, tato, mnie zdradzasz. To ty pierwszy zdradziłeś nasze zaufanie. Tym samym zakończył połączenie. Maria wciąż wołała: Tato. Tato do milczącego telefonu. Pan Kirkland przekazał już dowody policji. To tylko kwestia czasu, zanim zostaniesz aresztowany. Nie, to niemożliwe. Maria upadła na kolana. W tle rozbrzmiewały syreny radiowozu, który miał ją zabrać. Maria została aresztowana i ostatecznie skazana na więzienie. Nie obchodzi mnie to. Wciąż mam spadek po Dawidzie. Z tym mogę. Przykro mi, ale nie dostaniesz spadku po Dawidzie. Maria mamrotała do siebie, zanim została zabrana przez policję. Uśmiechnęłam się do niej i powiedziałam: „Co? Ale ja jestem Dawida. Jestem żoną Dawida. Nigdy nie złożyliśmy papierów rozwodowych.” David miał podpisany dokument rozwodowy, ale nigdy nie złożył go w urzędzie miasta. Wiem, że muszę uwolnić Julię. Ale nie mogłem się do tego zmusić. Dokumenty rozwodowe zostały wysłane razem z listem. David i ja wciąż byliśmy prawnie małżeństwem. Jego spadek przypadnie mnie i Rickowi, jego żonie i synowi. Ty i twoi toksyczni rodzice nie dostaniecie ani centa. Oświadczyłam, a Maria zaczęła niezrozumiałe krzyczeć w przypływie wściekłości. Gdy próbowała mnie zaatakować, przyjechała policja i zabrała ją. Julia nam też groziła. Tak, ta kobieta kazała nam się wtrącać między nią a Dawida. Widząc, że Maria została zabrana, rodzice Dawida zaczęli mi się podlizywać. Spojrzałem na nich. Przez was straciłam ukochanego męża, a Rik, jedynego ojca. Zdradziliście Dawida, który ufał wam jako rodzicom do samego końca i próbował się wami zaopiekować. To prawda. Rik jest naszym wnukiem, jedynym dziedzictwem Dawida. Ojciec Dawida nagle podniósł głos, a ja rzuciłam mu zimne spojrzenie. Rik jest jedyną osobą noszącą w sobie krew Dawida. Więc oddaj nam Rykę. Tak, to nasz wnuk. Zrozumiałam ich intencje. Chcieli zabrać Rykę, by dostać w swoje ręce spadek po Dawidzie i by ktoś zaopiekował się nimi na starość. Myślisz, że oddam ci moje cenne dziecko z Dawidem? Zgadza się. Dzieci nie są narzędziami dla twojej wygody. Krzyknęliśmy na nich i wyszliśmy z domu. Później dowiedziałem się pocztą pantoflową, że obecność policji i nasza kłótnia sprawiły, że sąsiedzi zaczęli uważnie obserwować dom. Para była już znana z bycia kłopotliwą, a teraz ciągle o nich szeptano. Zbierają żniwo tego, co uszyli z własnym synem. Mamo, powiedziałaś coś? Nic, kochanie. Myślałam tylko o tym, co przygotować na kolację. Nie obchodzili mnie już ci ludzie. Od teraz będę żyć dla Rykę. Pogłaskałam Rykę po głowie i podjęłam decyzję. Po wyjściu z więzienia Maria podobno szukała schronienia u rodziców Dawida. Ale oni nie chcieli jej przyjąć. Pokłócili się przy drzwiach wejściowych, a ona znów poczuła się wykluczona. Maria została wyrzucona zarówno przez swoich rodziców, jak i rodziców Dawida. Ostatecznie znikając w nocy. Cóż, wciąż jest dość atrakcyjna. Mam nadzieję, że ciężko pracuje, aby spłacić alimenty, które jest mi winna. Okazuje się, że jej ciąża też była kłamstwem. Ulżyło mi, że nie ma w tym nieszczęsnego dziecka. Kłopotliwi teściowie w końcu sprzedali swój dom i przeprowadzili się. Mój ojciec wynajął detektywa do zbadania sprawy i okazało się, że sprawiali kłopoty nawet w nowej okolicy i przyciągnęli uwagę pewnych niesmacznych postaci. Ta dwójka nigdy nie zażna szczęścia. Rozumiem, cieszę się. Wiedząc, co stanie się z tymi złoczyńcami, poczułem prawdziwy spokój ducha. Kilka lat później. Dobra, spadam. Uważaj na siebie. Nie wychodź zbyt późno. Wiem, mamo. Uśmiechnęłam się, odprowadzając Rykę do szkoły. Rick dorósł i był teraz w liceum. Nadal uwielbiał się uczyć i wyrósł na miłego młodego człowieka, który zawsze się o mnie troszczył. Tata kazał mi obiecać, że będę cię chronić, gdyby coś się stało. Kiedy rozpoczął naukę w gimnazjum, Rick podzielił się tym ze mną. Zanim się rozstaliśmy, Rick odbył długą rozmowę z Dawidem. David powiedział mu, że będzie mnie chronił, jeśli jego już nie będzie w pobliżu. Postanowiłem więc chronić cię także przed tatą. Widząc uśmiech Rykę, przypomniałam sobie list Dawida. Jeśli... Jeśli nigdy nie wrócę do ciebie i Rykę, proszę, zapomnij o mnie i żyj szczęśliwie. Nie ma potrzeby się mścić. David troszczył się o nas do samego końca, jego ostatnim życzeniem było, abyśmy nie szukali zemsty. Chociaż nie mogłem spełnić tego życzenia, nie żałowałem tego. Działania, które wtedy podjęłam, doprowadziły do naszego obecnego szczęścia. Czułam spokój z samą sobą. Moi rodzice nadal wspierali Rykę i mnie, a pan Kirkland, być może z poczucia winy, również pomagał nam finansowo. Wiesz, uczę się o biznesie od pana Kirklanda. Naprawdę? Moim marzeniem jest kiedyś przejąć jego firmę. Rick mówił o swojej przyszłości z uśmiechem. Planowałem czuwać nad nim ciepło. Proszę, czuwaj też nad nami. Odezwałem się do zdjęcia w salonie. Na zdjęciu David uśmiechał się, a ja miałem wrażenie, że delikatnie skinął głową.